Hej, cześć, witajcie, z tej strony Misieko, na to 80. odcinek Apex News. Dzięki wielkie, że wytrwaliście tyle ze mną. Jeśli chcecie mi pomóc ciągnąć tą serię dalej, to zostaw kciuka w górę, ponieważ YouTube skutecznie swoim algorytmem utrudnia pracę przy robieniu kontentu z mniej popularnych gier. Staram się cały czas, żeby jednak utrzymać ten kanał, a nie go zatopić, więc prosiłbym po prostu o tego darmowego kciuka w górę. Mam nadzieję, że zrozumiecie, nie lubię o to prosić, no ale jest jak jest. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co może być w 11. sezonie, bo mamy tutaj kilka różnych ciekawych przecieków, które wskazują nam na to, że będzie to sezon mocno przełomowy i zostanie tutaj wprowadzone wiele zmian. Dobra, a teraz bez przedłużania zaczynajmy kolejny odcinek. W poprzednim odcinku mówiłem o tym, że dzisiaj spróbuję wyjaśnić, kto może być następną legendą. Jak się okazuje, jest to Mali, ale Mali może być to po prostu synonim dla Ash, której nick może zostać tutaj zmieniony. Dlaczego tak jest? Nie wiadomo, być może twórcy chcą zatrzeć jakieś ślady, jednakże co do 11 sezonu tutaj będzie naprawdę wiele ogromnych zmian. Mamy kilka teorii. Na arenach nie będzie już tego hologramu Ash, który zawsze się nam pokazuje podczas kupowania broni. Na jej miejsce ma wejść Mila Alexander, czyli jeśli pamiętacie z historii, jest to przybrana siostra Krypto. Ta prawdopodobnie zhakuje same areny, na rzecz tego też wejdzie Ash już na sam Battle Royale. Miałoby to nawet sporo sensu, więc możemy tutaj spodziewać się, że Ashka będzie kolejną grywalną postacią. Jak sami też dobrze wiemy, w przestrzeni ostatnich lat słyszało się o tym, że Kuben Blisk miałby być grywalną postacią, a jego ultem mógłby być zrzut tytana, który by był takim po prostu chodzącym działkiem, który by strzelał do okolicznych niebezpieczeństw, czyli po prostu wrogów. Więc być może takie lorowe postacie tutaj zawitają na łamach Apexa, więc Ash może być tutaj bardzo prawdopodobnym wyborem, tylko jeszcze nie wiadomo, czy będzie po prostu się nazywała Mali, czy też Ash. Jest też kilka różnych plotek, jakoby miała być to Dr. Wright, czyli antagonistka znana z historii o Horizon, która to miała pomóc w wydobywaniu Brantium, jednakże oszukała samą Horizon i ślad po niej zaginął. Sorry, dearie. Jest taka teoria, szczerze mówiąc, ja jej jakoś się zbytnio nie popieram. Jednakże ciekawostką jest na pewno to, że pani Wright na imię miała Ashley, więc wodze fantazji mogłyby nas ponieść i ma to jakiś sens i racjonalne wytłumaczenie. Zwłaszcza, że w historii jest to taki Schwarz charakter, no a Ash nie należała do tych przyjaznych symulakrum. Być może okazać się tak, że to właśnie ona na skutek podróżowania w czasie stała się później tym symulakrum. Najważniejsze będzie chyba omówić to, jakie będzie miała umiejętności następna legenda. Tutaj na razie nie mamy zbyt wielu informacji, natomiast znalazły się już szczątkowe pliki na temat tego, jakby jedna ze zdolności miała wyglądać. Jedna z sekcji kodu z przecieku zawiera w sobie dane o treści Mali Damage Boost i według społeczności może to mieć kilka zastosowań. Prawdopodobnie może być to umiejętność pasywna, coś jak na przykładzie Bangalore, która biegnie szybciej przez 2 sekundy, kiedy ktoś do niej strzela. W tym przypadku tutaj, jeśli otrzymamy obrażenia na skutek walki, to wtedy mamy zwiększone możliwości atakowania. Nie jest jasne, jakby miało to wyglądać, czy nasze wystrzelane pociski będą bardziej precyzyjne, tak jak byśmy używali na przykład płotków Rampart. Ja bym pokusił się o stwierdzenie, że może być to boost podczas walki wręcz. Czyli na przykład nie zadamy 30 punktów obrażeń, a na przykład 50 bądź też 60. Zwłaszcza, że Tytan Ash był taki wojowniczy do walki wręcz i zadawał wtedy duże obrażenia. Czyli hipotetycznie możemy zakładać, że podczas walki, na przykład po wylądowaniu, jeśli nikt nie ma jeszcze broni, a trafiliśmy na wroga, ten nas zaatakuje, to my możemy mu oddać z zwiększoną mocą. Inna teoria też mówi o tym, że boost możemy aktywować na przykład samym tacticalem, czyli używamy przycisk i rzucamy na przykład urządzenie, które nas wzmocni i naszą drużynę. To by było nieco bardziej zespołowe, lecz jeszcze nie mamy zbyt wielu takich informacji. W poprzednim odcinku jeszcze mówiłem o tym, że ACU wspominał na streamie, że
Rave prawdopodobnie nie będzie najlepszą legendą do wyboru w następnym sezonie. Na rzecz oczywiście Ash, ponieważ jeśli graliście w Titanfalla 2, to jeśli pamiętacie Ash, która wtedy była obecna w grze, miała do dyspozycji jedną ciekawą umiejętność. Było to coś na zasadzie, że mogła teleportować się w wybranym przez siebie kierunku i prawdopodobnie tak może wyglądać jej tactical, jeśli zostanie wprowadzona do Apexa, więc to nam nasuwa jedną do głowy myśl, ponieważ jeśli Rave i jej tactical pozwala na, powiedzmy, teleportowanie się, to znaczy może wejść do innego wymiaru i po prostu uciec gdzieś dalej, to tutaj takie dodżowanie w wykonaniu Ash może być o wiele mocniejsze i przez to Rave może mieć poważną konkurencję, więc jest to bardzo możliwe, że taki tactical pojawi się u Ash, no bo jak wiemy, na przykład już wcześniej koncepty z Titanfalla trafiały do Apexa, ponieważ jest to jedno i to samo uniwersum, tak jak na przykład, powiedzmy, karabin ładunkowy, który był używany przeciwko Tytanom, tak został tutaj wprowadzony dla piechoty, więc nie ma tutaj znaczenia, czy mogła się teleportować Ashka za pomocą Tytana, tak tutaj może na łamach Apexa teleportować się jako zwykła grywalna postać, więc tutaj jest duża szansa na to, że coś takiego może zostać wprowadzone do gry. Napisz w komentarzu, czy nie będzie to zbyt przesadzona umiejętność, ponieważ tutaj rzeczywiście mainy Rave mogą się przerzucić na najnowszą legendę, o ile aż wtedy pojawi się w 11 sezonie Apex Legends. Subskrybujcie oczywiście z dzwonkiem kanał, żeby nie przegapić najnowszych newsów. Kiedy dowiem się czegoś więcej na ten temat, to oczywiście zrobię o tym odcinek. Ważne jest też wspomnieć o tym, jak będzie wyglądała kolejna mapa. Jak pamiętacie, kilka odcinków temu mówiłem o tym na łamach Apex News, że do gry mogą trafić tropiki i też mamy tutaj taki oto screen, tak się to prezentuje. Jest to kawałek nadchodzącej lokacji, którą będziemy mogli zagrać w 11 sezonie. Jeśli przyjrzycie się uważnie temu zdjęciu, to możemy zobaczyć tam Prowlera. I tutaj nasuwa się pytanie, czy Prowlery będą nierozłącznym elementem tropików? Być może jest na to szansa, ponieważ będzie wszystko oparte na takim, powiedzmy, dzikim klimacie, gdzie do dyspozycji będziemy mieli dżunglę. Jeśli by były Prowlery, no to będziemy mieli motyw PvE, czyli już też na łamach Apexa wcześniej mieliśmy. Raz w evencie halloweenowym, czy też w zadaniach, które otrzymaliśmy w 5 sezonie, tam mogliśmy z Prowlerami walczyć. Być może tutaj one się mogą pojawić i dobrze by było, gdyby na przykład coś z nich na przykład wyskakiwało. Być może jakieś dodatkowe strzykawki, loot, cokolwiek, albo jakieś punkty, być może metale rzemieślnicze. Tutaj możemy się domyślać. Ciężko tutaj wnioskować coś po tym zdjęciu, które jest no nieco rozpikselowane i nie ma aktualnie lepszych jakości w internecie. Możemy się tylko domyślać, jak to wszystko będzie po prostu utrzymane, w jakim klimacie. Jeśli graliście w Titanfalla 2, no to pierwsza z misji też była, powiedzmy, na takich dzikich odludziach i tutaj może być podobnie. Jeśli to rzeczywiście jest Prowler, no to ta mapa będzie się nieco wyróżniała na tle innych i jeśli by był rzeczywiście ten element player versus enemy, a dokładnie PvM, czyli player versus mob, no to tutaj będziemy mieli do czynienia z dosyć ciekawym, jak na Apexa, miejscem. Do dyspozycji będziemy mieli również tropikalne tridenty i być może pojawi się tryb wyścigów na tridentach właśnie na tej mapie oraz na Olimpie. Tridenty tropikalne niczym się nie wyróżniają poza tym, że będą po prostu bardziej ubłocone i mamy tutaj inny aspekt wizualny. Napisz w komentarzu, jak może wyglądać 11 sezon, czy na pewno aż będzie tą grywalną postacią, czy może tutaj zostanie wprowadzone jakieś zawirowanie na tej płaszczyźnie, ponieważ mamy wiele plotek, a większość z nich nie wiadomo, czy jest prawdziwa. No, nie zdarza się w większości sezonów. Twórcy teraz bardzo hermetycznie podeszli do sprawy i nie dają graczom zbyt wielu informacji. Tak jak mówiłem, będę na bieżąco informował na temat nowych przecieków. Tymczasem YouTube proponuje, żebyś zobaczył lub zobaczyła ten film. Kliknij w niego na środku ekranu.